Obejmując urząd prezydenta miasta Legnicy, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców Legnicy. Ślubuję. Choć wyniki wyborów w Legnicy znamy już od kilkunastu dni, to dziś Maciej Kupaj został oficjalnie zaprzysiężony. Była to dla prezydenta także pierwsza okazja, by spotkać się z nową Radą Miejską, którą przez kolejnych 5 lat będzie decydował o obliczu nadkaczawskiego miasta. Chcę Legnicy bezpiecznej, chcę Legnicy zielonej, Legnicy czystej, Legnicy na miarę naszych możliwości, Legnicy wykorzystującej szanse unijnych pieniędzy, Legnicy, która wykorzysta drzemiący w niej potencjał. Wśród radnych wiele nowych twarzy. Co ciekawe, rajcy nie ustrzegli się wpadek i to już przy okazji wyboru przewodniczącej i zastępców. 6 głosów nieważnych było oddanie głosu za, a obok drugiego krzyżyka przeciw. Gdy jednak wzięli sobie do serca zasady głosowania, udało się i poznaliśmy nowe prezydium. Na jego czele przewodnicząca z klubu Koalicji Obywatelskiej. Krytyki się nie bać. To będzie dla nas nowe wyzwanie, nowe 5 lat i mam nadzieję, że wspólnie, razem będziemy prowadzić tą radę, będziemy podejmować decyzje zgodne z naszymi sumieniami. W dobrym humorze była też przegrana w wyborach prezydenckich Joanna Śliwińska-Łokaj. Klub radnych Prawa i Sprawiedliwości zdobył 8 mandatów, ale to niewiele w zestawieniu z 14 rajcami koalicji. Uznaję, że słowa, które powiedział pan prezydent, obecny już, będą przekładać się na najbliższą kadencję i będzie to jednak współpraca, bo jakby nie było, mamy 1/3 poparcia mieszkańców Legnicy i myślę, że prezydent nowy i nowa rada powinna brać pod uwagę też te głosy. Ostatnią siłą w Radzie będzie Piotr Żabicki, jedyny, który uzyskał mandat z komitetu byłego już prezydenta Tadeusza Krzakowskiego. To właśnie Żabicki pozostanie ostatnim żywym wspomnieniem poprzedniej władzy w mieście. Będę starał się pracować na rzecz Legniczan, bo to Legniczanie mnie wybrali. Wsparcie ponad podziałami partyjnymi dla dobra mieszkańców Legnicy. Po głosowaniu 21 obecnych na sali radnych wiceprzewodniczącymi zostali również Joanna Śliwińska-Łokaj oraz Bogumiła Wszelaka i Piotr Niemiec z KO.